Oglądaliśmy dzieła z Muzeum Azji i Pacyfiku, które miały być wystawione następnie na wystawie. Dzieła były bardzo zróżnicowane, z różnych czasów i z różnych miejsc i tak naprawdę każdy z nas na podstawie jakichś własnych wewnętrznych doświadczeń mógł wybrać dzieło i następnie napisać tekst do katalogu na podstawie dzieła, które nas poruszyło i jakoś tak wewnętrznie zainspirowało do tego. Sztuka tak naprawdę jest prezentacją jakiejś prawdy i każdy z nas może sam sobie wybrać tą prawdę na podstawie własnych doświadczeń. Próbowaliśmy rozważać tak naprawdę sens sztuki współczesnej i odpowiedź na pytanie, czy ona jeszcze nas porusza i czy budzi w nas jakieś emocje, a jeżeli budzi jakieś emocje, to jakie. Wybrałam pracę Pauliny Niedzielskiej, która odnosi się do lalki z Teatru Cieni Piang, która przedstawia chińskiego cesarza. I artystka tak naprawdę podejmuje dialog z tą lalką teatralną, próbując odpowiedzieć na pytanie o jej pierwotne przeznaczenie. I mam takie wrażenie, że zbudowała ona metaforyczny pomost, po którym my, odbiorcy, czy doświadczając takiej sztuki, możemy się swobodnie po tym pomoście poruszać. I ukazuje nam ona tak naprawdę dwa zupełnie niepowiązane ze sobą motywy na pierwszy rzut oka, ale kiedy się bliżej przyjrzymy, to one się wydają dosyć oczywiste. I pierwszy z nich odsyła nas do dosyć odległej przeszłości, bo aż do filozofii stoickiej, gdzie mamy tak naprawdę nawiązanie do listu moralnego Seneki do Lucyliusza, gdzie po raz pierwszy mamy ukazany motyw świata jako teatru i w tej pracy widać po prostu taką bezcelowość i troszeczkę bezsensowność ludzkiego istnienia i może takie zagubienie każdego z nas, które jest widoczne i każdy z nas w jakiś sposób je odczuwa. A z kolei drugi motyw, co uważam, że jest bardzo piękne w odniesieniu głównie do sztuki polskiej, że bazuje ta praca na takim bardzo otwartym, liberalnym i złożonym erotyzmie, takiej otwartej seksualności, co w sztuce polskiej jest bardzo istotne, żeby mówić o takich tematach otwarcie i żeby się ich nie bać i żeby nie podejmować się właśnie takich rozmów. I wydaje mi się, że artystka stworzyła bardzo cielesny, taki autobiograficzny język, w którym ukazuje swoje jakieś bardzo autobiograficzne wątki twórczości. Próbuje się skontaktować właśnie z widzem, z odbiorcą, próbując pokazać taki wewnętrzny swój prywatny erotyzm. Cudowne jest to, że właśnie artystka przeszła z takiego z pozoru bezcielesnego świata metafor do takiego miejsca niezwykle silnie ukrwionego, zbudowanego z żywych, cielesnych form i otworzyła nas wszystkich na taką mnogość opinii, rozwiązań. I to wydaje mi się, nie chcę klasyfikować sztuki współczesnej w żaden sposób, bo to nie jest jej zamierzenie. Sztuka powinna być otwarta na wszystkie formy ukazywania samej siebie, ale jeżeli byśmy mieli już wyznaczać jakieś założenia sztuki współczesnej, to na pewno jednym z nich byłoby zadawanie pytań, a następnie szukanie odpowiedzi na nie. I tak naprawdę ta praca Pauliny pokazuje nam, że tych odpowiedzi jest bardzo dużo i każdy z nas może mieć jakieś własne wewnętrzne odniesienia i spostrzeżenia dotyczące rzeczywistości. Próbuję się skontaktować z widzem i pokazać swoją wewnętrzną duszę i to, co tam się skrywa.